Od 1 kwietnia pasażerów w Lesznie czekają zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Na leszczyńskie ulice ponownie wyjedzie sezonowa linia nr 5, która kursować będzie do 31 października na trasie Kosmonautów Osiecka Cmentarz. Na ten sam okres z kolei zawieszona zostanie sezonowa linia nr 7, łącząca cmentarz przy ulicy Osieckiej z osiedlem Rejtana. Na linii nr 10 wycofany został kurs z Galerii Leszno o godzinie 6.10. Z kolei kurs linii nr 2 ze Strzyżewic o godzinie 18 skrócony zostanie do przystanku Leśna zajezdnia MZK. Pozostałe zmiany to drobne korekty godzin odjazdów dla niektórych kursów, spowodowane m.in. dostosowaniem do rozkładu jazdy pociągów, czy umożliwiające przesiadkę na autobusy innych linii. Jak zapewnia dyrektor MZK Jacek Domagała, zmiany poprzedzone były skrupulatną analizą potoków pasażerskich i były konieczne. Dyrektor Domagała przypomina jednocześnie, że w pierwszy i drugi dzień świąt wielkanocnych na leszczyńskie ulice nie wyjedzie żaden autobus. Nowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.mzk.leszno.pl.